Witam. Rozpoczynamy cykl spacerów po Solcu. Gościem dzisiejszego spaceru jest pan architekt Lech Gruszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Najchętniej bym oprowadził państwa po najbliższej okolicy, ponieważ ją bardzo dobrze znam z uwagi na to, że mieszkam tutaj 70 lat i znam prawie wszystkie budynki w sąsiedztwie domu, w którym mieszkałem i mieszkam. Przeżył pan czasy Powstania Warszawskiego. Jak wyglądało życie codzienne w czasie II wojny światowej? Jest to niezwykle szerokie pytanie, na które trudno odpowiedzieć kilkoma zdaniami. Problemem są przeżycia, prawda, i los mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego, a niezależnie od tego również ważnym problemem są wspomnienia z okresu okupacji. Ja mieszkałem tutaj w tym domu również w okresie całej okupacji, a pamiętajmy, że w tym domu i w domach dookoła nas była dzielnica niemiecka, gdzie w sąsiednich domach mieszkali Niemcy, wojsko, prawda, bądź cywile, a w kamienicy naszej, tutaj, w tym domu mieszkalnym, 2/3 mieszkańców to byli Polacy, a 1/3 to były rodziny niemieckie, które zostały skoncentrowane przez Niemców w tym miejscu ze względu na bezpieczeństwo. Innym problemem są sprawy związane z Powstaniem Warszawskim, bo z chwilą wybuchu powstania ja byłem nie w rejonie dzielnicy niemieckiej, a po tak zwanej polskiej stronie i od pierwszego do ostatniego dnia powstania nie mogłem i w ogóle rodzice nie mogli dostać się do domu tu, przed którym my w tej chwili staliśmy. Chciałem się zapytać, dlaczego ulica Górnośląska nosi akurat taką, a nie inną charakterystyczną i może trochę dziwną, bo Górna i Śląska to dwie różne rzeczy. Dlaczego taką nazwę nosi ta ulica? Między innymi dlatego, że w miejscu skarpy ulica ta z góry prowadziła w dół w stronę Wisły. W dawnych czasach był tutaj wąwóz, którym spływała woda w stronę Wisły. Przed wojną ulica ta, w pierwszych latach powojennych, po pierwszej wojnie, ta ulica nazywała się Górna. Z uwagi na to, że z góry szła w dół, a w 22 roku z uwagi na to, że Śląsk został odzyskany i przyłączony do Polski, ulica Górna została zamieniona na ulicę Górnośląską. Czy są w Warszawie jakieś obiekty lub budynki według pańskiego projektu? Tak. Największe, o których mogę powiedzieć, to jest projekt trasy Łazienkowskiej, gdzie byłem jednym z głównych projektantów całej trasy. I również trasa Armii Krajowej Toruńska z mostem Grota Roweckiego. Ponieważ ja specjalizowałem się nie tyle w projektowaniu obiektów kubaturowych, ile w urbanistycznym i architektonicznym opracowaniu obiektów wielopoziomowych na trasach ruchu szybkiego. Czy może pan powiedzieć coś na temat tego budynku? Muszę powiedzieć jedno, że ten budynek został zbudowany w latach 30. przed wojną dla pracowników Sejmu i hotelu sejmowego. Budynek ten nie grzeszy jakoś nadmierną urodą architektoniczną, ale jest przyzwoity, wygodny, prawda? I pracownicy Sejmu mieli rzeczywiście dobre warunki do mieszkania. Został po wojnie nadbudowany o jeszcze jedno piętro. Architektura jego różni się od charakteru architektury obiektów sąsiednich z uwagi na to, że to były już późne lata 30., prawda? I to były początki modernizmu w przedwojennej Polsce. No i nasz wywiad dobiega powoli końca. Z przyjemnością pospacerowałem się po terenie, do którego jestem bardzo przywiązany z uwagi na to, że tu mieszkałem prawie całe swoje życie, prawda? I chętnie o tych terenach tutaj opowiadam. A po drugie, chciałbym wprowadzić małą korektę, że obiekty, na które patrzymy, zarówno dom akademicki, jak i dom, który tutaj się znajduje, w którym mieszkałem, znajdowały się przed wojną na terenach tak zwanego Jazdowa, a nie Solca. Że Solec to się mniej więcej dopiero liczyło od ulicy Rozbrat w dół w stronę Wisły. Natomiast obiekty, które znajdowały się tutaj, nazywały się, prawda, obiektami w dzielnicy Jazdów i nieprzypadkowo obiekt, w którym mieszkam i który widzimy, nazywał się przed wojną i nazywa się w tej chwili Ujazdowska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana.
Natomiast korekta administracyjna, może nie całkiem słuszna, te tereny i te obiekty włączyła do terenów Solca, a nie do Śródmieścia Południowego. Dziękuję za wywiad i zapraszamy na kolejne spotkanie.